To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry wszystkim w Drozdowisku numer 28. Jeśli lubicie moje audycje, nie wahajcie się mnie o tym poinformować. No i opowiadajcie przyjaciołom, rodzinie, znajomym o takiej alternatywnej wersji radia. W pas kłaniam się wszystkim, którzy zdecydowali się zostać moimi patronami i swoimi wpłatami wspierają powstawanie tego podcastu. Dziękuję wam jak nie wiem. Bądźcie dalej. 19 sierpnia 2021 roku nadeszła wiadomość o śmierci Jerzego Porębskiego, autora niezliczonej ilości piosenek morskich, szant, mistrza tego gatunku piosenki. A że w sierpniu 2017 roku miałam okazję w Świnoujściu spotkać się z panem Jerzym, przejść na ty, skracał dystans w 3 sekundy, no a co najważniejsze, chwilę z nim pogadać i tę rozmowę nagrać, nie mogę nie podzielić się z wami jej fragmentami. Na początku zapytałam o jego bujne życie artystyczne, trochę zapominając, że był doktorem oceanografii. Moje życie nie jest życiem artystycznym. Na drugim roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie chodziłem sobie do ogniska muzycznego i pan profesor Lutek, który mnie uczył grać na trąbce, powiedział: Jurek, albo studiujesz biologię, albo studiujesz trąbkę, bo ja bym cię wolał na trąbce. Ja powiedziałem: panie profesorze, świat jest podobno okrągły, ale to mówią komuniści. Ja muszę to sprawdzić i ja wybieram, znaczy dał mi 2 dni do wyboru, ja wybrałem biologię. W związku z powyższym ja nie mogę o sobie mówić jako, że miałem życie artystyczne, bo to było życie amatora, który, żeby nie oszaleć z nostalgii w długich rejsach, grał sobie na gitarze i podśpiewywał. I Halinka Stefanowska, autorka przepięknej książki Rozśpiewane morze, namówiła mnie, żebym pojechał na festiwal szantowy i tam zaśpiewał piosenki z Młerza, jak mówią Kaszubi. Ja powiedziałem: Halina, no kogo interesuje życie na morzu, gdzie ciężkie warunki, powiedzmy odległość od domu, tęsknota i tak dalej. A ona mówiła: zobaczysz. I zabrała mnie najpierw do Mikołajek, potem mnie zabrała do Krakowa i tam się okazało, że żeglarze bardzo lubią słuchać tych moich wspomnień z oceanu, które były robione głównie na statkach naukowych i statkach rybackich, takich prawdziwych statkach, gdzie śmierdzi mączką rybną. Nawet w Krakowie parę razy miałem przyjemność wygrać Grand Prix. Także, ale jeszcze raz powtarzam, mówię to wszystkim ludziom, którzy słuchając mnie widzą błędy, jakie ja tam robię, zarówno dykcyjne, jak i powiedzmy w tej poezji, nazwijmy ją w ten sposób. Także ja trochę się odcinam od tego artystycznego. Jestem sobie amatorem, który lubi śpiewać o morzu. Tu z kolei zaprotestowałam ja, mówiąc, że jego piosenki śpiewają kolejne pokolenia i że zapewne część z nich określana jest mianem tradycyjnych pieśni morskich. Podobnie jak o niektórych piosenkach Wojtka Bellona mówi się jako o pieśniach staroharcerskich. Moja pycha, która rzadko ze mnie wychodzi, że ciebie znalazła wielką pożywkę, jak pan profesor Czajewski, zresztą świetny żeglarz, kapitan, profesor Politechniki Warszawskiej, niestety odpłynął do Ajlo, umieścił niektóre z moich utworów w tomiku grubym, takim na 300 parę stron, poezja morska. I ja żrę to z całą radością, ale nie gubię tout proportion gardé, jak mówią Francuzi. Nie gubię tego, że to jest jednak amatorszczyzna i często rymy częstochowskie, ale to nie o to chodzi w tej całej zabawie. Ja zawsze, ludzie mówią: Poręba,
Mój wujek był tenorem we Francji, który śpiewał w La Scala przez kilka sezonów, co się w ogóle nie zdarza tenorom, bo śpiewałem jeden sezon i tak dalej. I mówił: Jurek, przecież ty w ogóle nie umiesz śpiewać. I to chciałem podkreślić. Ja nie mam ambicji, to się, jest zjawisko synergizmu, do którego może wrócimy. Ja nie mam ambicji, że ja umiem śpiewać. Ja nie mam ambicji, że jestem poetą. W ogóle nie uważam, że gram na gitarze czy pianinie. No trochę kiedyś ambicji miałem, proszę ciebie, jeśli chodzi o trąbkę, bo Helenka kupiła mi, jak byliśmy w Nowym Orlanie, bilet na ten statek po Mississippi. Ja, proszę ciebie, siedzimy na kolacji i ja słyszę zespół The Prince of Dixieland, Duke of Dixieland. Ja mam płyty tego zespołu w domu i słyszę, no mówią, puszczają płytę, mówię, nie? I jakśmy skończyli obiad, tośmy poszli na pierwszy pokład, a na pokładzie grają, kurczę, ta orkiestra, która, w której grywał także Louis Armstrong i wszystkie sławy. I ja podszedłem do tego, no, kupiłem dwa kompakty, a on mówi, po co ci dwa takie same? Ja mówię, wiesz, bo ja z tym jazzmenem mam wielu przyjaciół, znaczy jazzmenem, gram na trąbce. On mówi, to może mi zagrał na trąbce. Ja mówię, wiesz, byłem taki chytry, że trąbki nie zabrałem, ale zabrałem ustnik na wszelki wypadek, bo to było marzenie życiowe. Mówi, dobra, jak będziemy zakręcać z powrotem do portu, to gramy Oh, when the Saints Go Marching In, to byś z nami zagrał. Ja mówię, okej, słuchaj. No i zagrałem oczywiście na tej trąbce i on w pewnym momencie zaczął śpiewać, ten szef tej orkiestry. To ja mu pokazałem na mikrofon, że ja też. Jak ja lubię to opowiadać. I proszę, siedzę, wyobraź sobie, drugi pokład, noc, księżyc na niebie, płynę sobie po Mississippi, proszę ciebie, i tym Amerykańcom śpiewam. Kiedy oczywiście to, co ja teraz zaśpiewam, bo ci zaśpiewam, to nie ma nic wspólnego z tym, co wtedy zaśpiewam, ale oddaje sens ducha. Płynę sobie po Mississippi, wokół Amerykańcy łyskacza piją, a ja patrzę na wielkie niebo i jestem bardzo szczęśliwy. I zaśpiewałem to, standing ovation, te Amerykańcy wstały, łyskacza mi przynieśli. Ale po polsku śpiewałeś? Oczywiście, że była po jakiemu, on mnie przedstawił, że jestem z Polski, że tego nie. Opowiadam i często gubię się w tym, o czym, na co ci miałem odpowiadać, ale powiedziałem ci, mówiłem ci, że nie uważam się za muzyka tej szkoły, średniej szkoły. W ciągu roku chyba zaliczyłem 2 albo 3 lata, tam by dali mi odpowiednie świadectwo i jednocześnie skończyłem sobie tą biologię i zacząłem pływać i uważam, że jeśli mogę o sobie mówić jako, co było moim prawdziwym zajęciem, to biologia morza, oceanografia biologiczna, to było pomaganie kapitanowi w znajdowaniu tych zasobów ryb i o naszych rybakach mówiono, że to są wysokiej klasy fachowcy. I jeszcze jedna autorefleksja Jerzego Porębskiego. U źródeł tego, że pisałem te teksty, czy układałem melodie, było to, że ja je układałem dla Rosiewicza, Wodeckiego, Młynarskiego. Ale to wyobrażałeś sobie, że oni je zaśpiewają? Że to są teksty i melodie dla ludzi, którzy mają profesjonalne przygotowanie. Ja sobie nie wyobrażałem, że ja grając szereg lat w orkiestrach w Krakowie, przez 5 lat byłem takim prezesem studenckiego jazz klubu, o czym Jasiu Poprawa nawet kiedyś pisał, to ja sobie nie wyobrażałem, że mógłbym śpiewać. Nawet angielskie teksty, nigdy nie miałem problemów wielkich z językami, których do końca żadnego nie umiem, ale we wszystkich się potrafię porozumiewać. Po prostu nie wyobrażałem sobie, że ja mogę śpiewać. I to śpiewanie wynikło z potrzeby ducha, to znaczy z nostalgii. Na łajbach po 2 miesiącach, aż 6 miesięcyśmy pływali, po 2 miesiącach po prostu tęsknota za powrotem do normalnego życia powodowała, że ja ciągle to opowiadam, że ja siadałem sobie w kabinie i sam brzdękałem i śpiewałem sobie na gitarze, a pod drzwiami siadali rybacy z kawką i słuchali. Ja kiedyś otworzyłem drzwi, patrzę, siedzi ich 5. Oczywiście zwariowali, wejdźcie do środka, razem będziemy sobie śpiewać. I także mi układali, mówili, że wiem nogi, bo często inspiracja wynikała od nich, o czym ja mam śpiewać, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą też powtarzam do znudzenia. W regulaminie Morskiego Instytutu Rybackiego był punkt pod tytułem popularyzacja wiedzy o morzu. W owych czasach, a i teraz również, ani nasza Morska Komisja Sejmowa, ani nasz Sejm, ani nasz rząd, ani profesorowie, ani publiczność wielka nie ma zielonego pojęcia, co to jest ocean i co to,
co on może dać krajowi, który się rozwija. Cieszę się, bo oczywiście jestem optymistą, że powoli ta nasza morskość przychodzi do narodu, czego między innymi dowodem jest to, że w Świnoujściu na przykład organizujemy wiatrak, festiwal szantowy, że tych festiwali szantowych i te pieśni o morzu w Polsce się już zadomowiły. Ale pieśni o morzu, piosenki o morzu, szanty mogą twoim zdaniem w taki paranaukowy sposób mówić o tym, jak ważny jest ocean? Bo to trochę tak bym rozumiała to, co powiedziałeś przed chwilą. No to wiesz, strasznie ci za to pytanie dziękuję i ciekaw jestem, jakie zwoje mózgowe zadziałały, żeby wymyślić takie pytanie. Tak, tak i jeszcze raz tak. Przyszedł facet, który jest kapitanem, czyli najpierw był praktykantem, bosmanem, pierwszym oficerem i tak dalej, przyniósł mi swój mundur, dał mi ten mundur i powiedział: Jurek, ja przez ciebie poszedłem do szkoły muzycznej i zostałem kapitanem żeglugi wielkiej. Chyba do szkoły morskiej. A jak powiedziałem? Muzycznej. Do szkoły morskiej oczywiście. I mówię ten przykład, dlatego że wielu ludzi, naprawdę mówię, a w tym środowisku marynarskim i rybackim obracam się, wielu ludzi powiedziało, że pierwszym impulsem, dziękuję ci, dla nich było to, że wysłuchali ten Poręba, ale on o tym morzu mówi. I słuchaj, był kadrowy w Dalmorze, taki pan Poremski się nazywał, i on powiedział: Poręba, przecież ty kłamiesz w tych piosenkach. Życie na morzu jest, praca na morzu jest najcięższym zawodem, jaki człowiek może wykonywać. Nie górnictwo. I proszę ciebie, chcąc, ludzie się boją, że na tym oceanie utoną, że zachorują na jakieś choroby, proszę ciebie, że ich zabiją gdzieś w dżungli, tygrys ich zeżre, bo nie zawsze to myślenie ludzkie przebiega w sposób racjonalny. I ja uważam, że to, że ja fizycznie istnieję w tym wieku, w którym jestem, proszę ciebie, a pływałem 30 lat i ludziom patrzą, pływał i nie utonął. No. Także to, że nie utonąłem i to, że śpiewam o morzu, to są rzeczy, które moim zdaniem strasznie mają wpływ na to, że ludzie albo w formie wycieczek, albo w formie zdobywania stopni żeglarskich, albo przychodzą profesjonalnie do pracy na morzu. I to się na pewno nie zmieni. Piosenki, które napisał Jerzy Porębski, będą nas nadal uczyć, czym jest ocean. Jerzy Porębski zmarł w Świnoujściu 19 sierpnia 2021 roku. Miał 82 lata. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.